Mamy tu pomoc dydaktyczną z fizyki w postaci prądnicy napędzanej korką. Zarówno prądu stałego, jak i przemiennego. Prądnica, jako maszyna elektryczna, jest odwracalna, to znaczy, że może pracować również jako silnik. Wewnątrz magnesu podkowiastych znajdują się, tworzące wirnik, dwa uzwojenia z drutu miedzianego. Oba końce uzwojeń są przylutowane do tak zwanego kolektora, do którego dociskane są dwie pary metalowych sprężyn płaskich, czyli szczotek. Szczotki odbierają wytwarzane przez prądnicę prąd elektryczny i będą mogły, jak później zobaczymy, dostarczać prąd tak, aby maszyna była silnikiem. Kolektor składa się z dwóch pierścieni, wciśniętych na izolacyjną tulejkę. Każdy z pierścieni składa się z części walcowej i z części półwalcowej, czyli wycinka walca. Częściami półwalcowymi pierścienie jakby zachodzą na siebie, czyli uzupełniają się prawie do całego walca, tak, że między półwalcami są dwie wąskie szczeliny. Z półwalcami współpracują ciernie, dwie szczotki środkowe. Z tych szczotek środkowych może być odbierany prąd stały, a z obu szczotek skrajnych może być odbierany prąd przemienny. Na początku zademonstrujemy działania prądnicy prądu przemiennego. Do szczotek skrajnych dołączymy galwanometr uniwersalny na zakres 2,5 mA. A teraz zademonstrujemy działanie prądnicy prądu stałego. W tym celu przełączymy galwanometr na szczotki środkowe . Możemy przełączyć galwanometr na zakres napięciowy 2 V. Na koniec zademonstrujemy działanie pracy silnika. Będzie to silnik prądu stałego, mamy tu zasilacz z regulowanym płynnie napięciem do 15 V. I podłączamy go do szczotek środkowych zamiast galwanometru.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.